W piłkarskiej lidze trójmiasta pod dachem rozpoczęła się druga część rozgrywek. W grupie mistrzowskiej zmierzyły się radio Gdańsk i filtry Gdańsk. Tak blisko zdobycia punktów radio w meczach z filtrami jeszcze nigdy nie było. Początek meczu to optyczna przewaga filtrów. Pierwszą bramkę w spotkaniu zdobył Wilamowski, który musiał po kilku minutach opuścić boisko z powodu odnowionej kontuzji kostki. To był jeden z decydujących momentów spotkania, gdyż filtry już tak groźne w ofensywie nie były. Co prawda udało się jeszcze przed przerwą podwyższyć prowadzenie na dwa do zera, jednak powoli do głosu dochodzili gracze radia. Po zmianie stron niebiescy ruszyli do odrabiania strat. Krzysztof Puto fantastycznie minął bramkarza i dał nadzieję na korzystny rezultat. Filtry grały jednak spokojnie z tyłu i czekały na błąd rywala. Ten moment nadszedł, kiedy to radiowcy wykonali fatalną zmianę, po której sam na sam z Kujawskim znalazł się choszcz. Ten, jak wiadomo, takich sytuacji nie marnuje i było trzy do jednego. Radio walczyło do końca, jednak udało się już tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Filtry swoje zwycięstwo zawdzięczają przede wszystkim świetnie spisującemu się w bramce Bielickiemu, który zaliczył kilka fenomenalnych parat. Filtry pokonały Radio Gdańsk 3 do 2. W grupie pościgowej Jepesenowi udał się rewanż za porażkę z pierwszej fazy rozgrywek z Lufthansa Systems. Była to tym samym jedna z większych niespodzianek tego tygodnia, gdyż przecież wcześniej JePESen nie zdobył ani jednego punktu, a lufa walczyła do samego końca o awans do grupy mistrzowskiej. Bohaterem meczu można śmiało mianować Pudlaka, który nie dość, że strzelił dwie pierwsze bramki w meczu, to na dodatek asystował przy jednym golu autorstwa lange. Lufthansa nie potrafiła nawiązać walki z rywalem, a przecież grała w optymalnym składzie i na dodatek po raz pierwszy w sezonie wystąpił jeden z najbardziej doświadczonych zawodników tej drużyny, czyli Michał Suliński. Pomimo tego Lufthansa musiała uznać wyższość się z którym przegrała jeden do czterech. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej Ligi trójmiasta www.pl3.com.pl dla Radia Gdańsk Przemysław Wolski.